Chciałbym gratulować Wiśle Kraków za awans, za zdobycie pierwszego miejsca. Natomiast z przebiegu meczu, no myślę, że ta pierwsza połowa była dosyć wyrównana i mi się wydaje, że nawet, że w meczu mieliśmy w pierwszej połowie przede wszystkim mieliśmy więcej jakby sytuacji takich klarownych. Natomiast no, w drugiej połowie już nie wyszliśmy jakby z szatni, źleśmy weszli w mecz, no i trochę nas skarcili. No, myślę, że Wisła zasłużenie wygrała ten dzisiejszy mecz. Ten mecz z wiceliderem był dla nas bardzo wymagającym spotkaniem. My mamy swój sposób gry i dostosowujemy swój sposób gry do tego, jak przeciwnik się ustawia i tak naprawdę byliśmy pewni siebie przed tym spotkaniem, bardzo nakręceni na to zwycięstwo, szczególnie, że dzisiaj mogliśmy to zamknąć. Teraz pozostaje się cieszyć i jest to niesamowita sprawa dla całej drużyny. Były dwie asysty i bramka. No wiadomo, pierwsza bramka otworzyła spotkanie, więc ta też była ważna. Trochę szczęścia, bo tam obrońca zablokował ten strzał. Ale myślę, że gol był taką w moim stylu akcja, zejście do środka i uderzenie pod poprzeczkę, także z niego jestem najbardziej zadowolony. Ale cieszę się ogólnie, że wygraliśmy ten mecz i mogę się do tego przyczynić. Przez rok pracowaliśmy na ten moment i teraz jest czas na radość. Wykorzystamy ten czas jak najlepiej, żeby się przygotować do tej trzeciej ligi, czy też pierwszej ligi w pierwszym zespole. Zobaczymy. Jestem od dziecka związany z Wisłą. Cieszę się, że mogę reprezentować ten klub, że mogę zrobić z nim awans. Jak każdy, wiadomo, od nas czekam na szansę dalej w pierwszej drużynie. Wiadomo, że już ją miałem, ale czekam na następną. No i staram się na boisku pokazywać, że zasługuję na tą szansę. Ja rzadko strzelam bramki generalnie, więc dla mnie bramka w takim meczu to jest naprawdę niesamowita rzecz. Pierwszy raz tak naprawdę bramka w tak ważnym meczu, przynajmniej w moim życiu. Niesamowita sprawa, nie spodziewałem się tego, ale coś tak czułem rano, że dzisiaj może być ten dzień, gdzie ta bramka na wagę właśnie zapięcia tego awansu będzie. I no niesamowite uczucie jest to. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że jestem tutaj kapitanem. Natomiast wiadomo, mój cel jest grać w pierwszym zespole i po prostu rozwijać się coraz bardziej z treningu na trening, z dnia na dzień. No i czekać na swoją szansę w pierwszym zespole. No to jest marzenie. Już miałem debiut, ale teraz chciałbym tam po prostu grać i odgrywać istotną rolę. Awans jest dla mnie kolejnym krokiem do rozwoju naszego klubu, naszej akademii. Uważam, że ten krok był konieczny do tego, żeby nasi chłopcy rywalizowali z zespołami z wyższej klasy rozgrywkowej. Ten sezon był dla nas trudny, wymagający. Oczywiście wypracowaliśmy sobie 5-meczową przewagę. W pierwszej rundzie zrobił to trener Job, który nakreślił nam styl, w jakim chcemy funkcjonować i to była jego zasługa. Cieszę się, że my ze sztabem po odejściu trenera Joba wyciągnęliśmy wnioski z pierwszej rundy. Wnieśliśmy jeszcze kilka rzeczy, udoskonaliliśmy nasz sposób gry. No i efektem jest to, co dzisiaj się wydarzyło, czyli wygrywamy zasłużenie z wiceliderem i tym samym przypieczętowaliśmy sobie awans do trzeciej ligi. To jest bardzo młody zespół. Najstarszy zawodnik to był urodzony w roczniku 2002, najmłodszy 2007. Oni szukają swojej definicji samego siebie jako piłkarza. Ważne, że udało nam się to złączyć w całość i osiągnąć założony cel. Zapraszamy wszystkich na mecze zespołu rezerw. Myślę, że prezentujemy piłkę atrakcyjną. Chcemy tę piłkę posiadać, chcemy grać atrakcyjnie dla oka i oczywiście chcemy wygrywać. Ten awans jest dla wszystkich osób, które wspomagały nas cały czas i przy budowie rezerw i przy funkcjonowaniu. Ja w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować władzom klubu, czyli prezesowi Królewskiemu, dyrektorowi Ramirezowi, dyrektorowi Kołaczykowi, że zaufali wcześniej trenerowi Jopowi i później mojej osobie. Chciałem podziękować członkom sztabu. Moim asystentem jest trener Aleksander Michajlow. Za bramkarzy odpowiada trener Siergiej Michajlow. Za przygotowanie motoryczne trener Karol Baran. Kierownik drużyny Paweł Garba, fizjoterapeuci Grzegorz Piechnik oraz Ryszard Polak. Tak naprawdę zawodnicy, którzy ja widziałem ich pracę na co dzień, widziałem ich pracę na meczu i im również chciałbym podziękować serdecznie za to, co mieliśmy w tym sezonie. Decyzja o tym, że druga drużyna powstanie, była z początkiem maja. Mieliśmy czas, 2 miesiące, żeby ruszyć do okresu przygotowawczego w zeszłym roku.
i udało się. 4 lata temu zlikwidowałem drugą drużynę, przychodząc do Wisły, dlatego że uważałem, że nie byliśmy gotowi. Chciałem zadbać o U18, wtedy U17. Zadomowiliśmy się w Myślenicach, ze szkołą podpisaliśmy współpracę i czekałem, aż wychowamy sobie młodzieży na tyle, że wtedy wystartujemy z drugą drużyną. I to właśnie powstało. I tu też wielkie uznanie i podziękowanie dla Piotra Truchlewskiego, który organizacyjnie ogarnął to perfekcyjnie. Znaleźliśmy sztab, całą drużynę, licencję, żeby otrzymać i zrobiliśmy to. Chłopaki to zrobili. I to jest sztuka, w jakim stylu zrobili. Mamy 15 punktów przewagi, mamy pewny awans. Ja mimo wszystko uważam, że to jest taka wartość dodana po drodze do tego, gdzie oni zmierzają. Czyli zmierzają do pierwszej ligi, do ekstraklasy, a to jest po drodze, pokazują profesjonalizm. Ja jestem z nich dumny i oczekuję od nich dużo, dużo więcej w nas w najbliższym czasie. Tak jest! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy.